Halo, witam z mojego nie bardzo serdecznie, jestem Marcisowy, jesteście w tej Skyrim i nasza koleżanka z Cieszy mnie, że autyzmem. udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. Nasza koleżanka z autyzmem, nie wiem. Ma syndrom niespokojnych Im rąk, ona szybciej musi coś odniesiemy robić, zwój do inaczej się domu, tym nudzi. szybciej się z moim ojcem. W sumie, no, gramy dość nudną grę, więc się nudzi. Dobra, biegniemy szybko do wyjścia. A nie do wyjścia, bo okazuje się, że nasza dusza jest gdzieś tu uwięziona i musimy. Kiedy się stąd wyłazi? Dlaczego ja jestem w samym środku Skyrim? Tędy jest wyjście. Musimy znaleźć swoją duszę. To jest, no, we wieży jakiejś tutaj niedaleko. Kurwa gro! Jakbyś nie miała mi nic czego lepszego do pokazania. O, smok. Schowajcie oręż. Chcę z tobą porozmawiać, Guanarinie. Wydawało mi się, że jesteś martwy. Przeklęty, ale nie martwy. Zmuszony do egzystowania w tej postaci na wieczność. Uwięziony pomiędzy Laas a Dino. Między życiem a śmiercią. O co chodzi? Wierzę w uprzejmość między weteranami i wydaje mi się, że twoje uszy godne są mych słów. Moje szpony rozszarpały ciała niezliczonych wrogów, ale nigdy jeszcze nikt nie pokonał mnie na polu bitwy. Niniejszym nadaję ci honorowe imię Quanarin, lub też pogromca w twoim języku. No, myślę, że jesteś równie godzien. Twoje słowa są dla mnie zaszczytem. Ja mam pojęcie, co to znaczy, ale okej. Moja chęć porozmawiania z tobą jest wynikiem naszej walki, Quanarinie. Chcę tylko pokornie prosić cię o przysługę. Dajesz? Od niepamiętnych lat włóczę się po kopcu dusz, służąc, czy chcę, czy nie, idealnym mistrzom. Wcześniej przemierzałem niebo nad Tamriel. Chciałbym tam wrócić. Co cię powstrzymuje? Ja Obawiam wiem. się, że czas, który tu spędziłem, wywarł na mnie wielki wpływ. Jestem uwiązany do tego strasznego miejsca. Gdybym oddalił się zbytnio od kopca dusz, moja siła zaczęłaby gasnąć aż do punktu, w którym przestałbym istnieć. Jak mogę pomóc? Powierzę ci swoje imię wraz z prawem do wezwania go w Tamriel. Uczyń mi ten zaszczyt, a będę walczyć u twojego boku jako Graal Zeymazin, twój sprzymierzeniec, i nauczę cię tego tu. Wystarczy, że wypowiem w Tamriel twoje imię i tyle. Błahe twoim zdaniem, ale dla mnie znaczyłoby to bardzo wiele. Nie oczekuję odpowiedzi, Quanarinie. Po prostu wypowiedz moje imię w niebiosa, gdy poczujesz, że nadeszła pora. Okej. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. A, poszło. Okej. Wracajmy do domu. Ja jeszcze nie mogę wracać do domu, bo muszę znaleźć swoją duszę. Nie chcę mówić przez kogo? Przez siebie, bo nie chciałem być wampirem. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Kto tam jest? Ktoś, kto chce dostać w pierdol! To jeszcze?
Dlaczego w ogóle gra nie kazała iść w tą stronę, skoro tam jest quest? Gro? Kurwa. A, wróć do Tamriel. Ale ja muszę znaleźć swoją duszę. Nie muszę? Najwyraźniej nie muszę. Bo mnie prowadzi w tę stronę. Ej, o chuj tu chodzi. Teraz tędy. Gro. O chuj ci chodzi. Teraz każe mi... O! Może być ciekawa wyprawa. Tu się kurwa psuje. Jebać, nie korzystam z tego. Idę tak jak idę. A idę przed siebie. Kilometrów to mi zajmie. Ej, to już chyba... Ten budynek chyba... rozwaliliśmy. Znaczy, splądrowaliśmy. Chyba. To nie jestem pewien, czy czasem go nie pominąłem wtedy, kiedy go... Kiedy mi się zginęło i musiałem lecieć dalej. Od nowa. O, kuń. Ej, Arwak, mam twój łeb. Nadal nie sprawdziłem, jak się robi tego Arwaka. W sumie to mi się już nawet nie chce. O, zniknął. Zlagował, można by powiedzieć, bo się cofnął. Ej, nie żeby coś, ale... Ale tu już jest ściana. No, tu jest ściana. Jak ja tam mam przejść? Chyba, że tu jest przejście. Nie ma. Kurwa! 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 No cholera by to strzeliła. Nieważne, idę sobie stąd. Czekajcie, idę po telefon. Bo tak nie może być. Tak być nie może, że nie wiem, gdzie mam iść i... Jestem z tego powodu bardzo zasmutany. Jest tutaj ta? Chodź, ej! Wracajmy do domu. Mocna jak zawsze. Arwak. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym może szybciej na początek uporamy zrobię się z moim ojcem.
Przy kuście jest dopisek bagi. Oczywiście. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem. Chodź, wracajmy do domu. Zamknij mordę. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem. After opening the school, the soul was looking for Arvak will appear nearby and will teach the Dragonborn. Okej, dobra, zbugowałem tylko questa. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem. Jeszcze raz. Soul... Chodź, wracajmy do domu. Kern. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. Return to Tamriel. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem. Chodź, wracajmy do domu. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim ojcem. Mapa mi pomogła i to bardzo. Otwórz grafikę w nowej karcie. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale... Ale nie w takiej małej grafice. Teraz... Chodź, wracajmy do domu. Okej, tu jest wyjście, tu jest... Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale coś? Wolałabym, żeby poszła tu też z nami. Jest coś. Jest Arvak. Im szybciej odniesiemy zwój do domu, tym szybciej uporamy się z moim Wrathman, ojcem. Wrathman, Reaper Slayer. Chodź, wracajmy do domu. Nie żeby coś, ale zamknij kobieto pysk. Gdzie jest ten quest? Chodź, wracajmy do domu. Tu? Bo muszę wrócić do tej... Oj, zgubiłem się tutaj okropnie. Mapa mi chuja pomaga. Tam? Ja będę serio, nie mam pojęcia, gdzie mam, ja mam iść. A nie mam zamiaru edytować tego filmu, ponieważ... Zajmie mi kolejne 10 lat, zanim go wrzucę. Muszę natychmiast wrócić do Alessi, Fatery Polowy. To sprawa życia i śmierci. Może inna mapa mi pomoże. To jest fajna, ale... Widziałem lepsze. Na tej jest wszystko wytłumaczone. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale wolałabym, żeby poszła z nami. Okej. Cieszy mnie, że udało nam się znaleźć zwój, ale... Zamknij mordę! Okej, chyba gdzieś na północ muszę iść, fajnie byłoby ta mapa jakoś poczytelna. Z nami. Naprawdę, ja bym bardzo chciał, żeby ta gra była dobra. Nie jest tak, że ja czerpię jakąś sadystyczną przyjemność z jęczenia na grę. Ja lubię grać w dobre gry. Gdzie się gapi? W sumie wyjebane. No i tu jest już ściana. Gdzieś tutaj miałem iść? Nawet nie pamiętam, gdzie co było. Gdyby ten quest nie był zbugowany i pokazywał mi dobrą drogę, to byłbym bardzo szczęśliwy.
No jest cokolwiek. To jest to miejsce, gdzie były te śmieci. O, wezmę sobie tego śmiecia. Gdzieś w tą stronę się wracało. Na tej mapce były zaznaczone rzeczy. O, chyba znalazłem. Czy znalazłem? Znalazłem zamek, z którego dopiero co wyszliśmy. Chyba. Nie, to nie jest to miejsce. A nie, to jest to miejsce. Czy tutaj czegoś nie zrobiłem? Nie wiem, przerwałem z nim rozmowę niepotrzebnie, albo... Mów w moim języku. Jesteś Dovahkiinem. Był taki... Dovowie przemierzali... Tak, zacząłem zgłębiać coś idealnie. W zamian miałem zbyt późno. Przejęli kontrolę. Kopiec. Mam jedynie nadzieję, że pozwolisz mi tam spędzić tych kilka cennych chwil. Okej. Okay. Dobra. Stąd gdzieś tutaj. Zobaczmy tę mapę jeszcze raz. Mapa. Okej. Okay. Osuarium się... Co? Dobra. Nieważne. Jest to miejsce. W angielskiej wersji to się chyba nazywa Boneyard. Czyli kościelisko. Okej, okay, to powinno być zaraz obok. Jeżeli dobrze pamiętam, tu gdzieś w dół było to miejsce. Tam chyba. Stoi u... piór? Nie. Te wrzaski! Rozrywają mi głowę! Nie wytrzymam już! Gdzieś tu? Kurwa spod... No... Gdzie to było? Gro! Gro, jesteś wredna. Nie mówię, to by jeszcze mogło być nawet dobre, gdybym miał jakąś sensowną mapę. A niestety nie mam. Co to? Co i rzucę? Gdzie ja znowu jestem? Zresztą to miejsce jest podzielone na parę takich mniejszych mapek. Jestem tutaj, ale to nie tego szukam. Co w ogóle robi ta szczelina dusza? A dobra, zebrałem duszę, napełniała nam losowy klejnot. Gdzie to jest coś? Cokolwiek! Dobra, pierdolę, może ta ścieżka mnie dokądś doprowadzi.
ktoś siedzi. Hej, ty! O nie, to jest to miejsce znowu! Za chuja mnie ta ścieżka do nikąd nie doprowadzi. 20 minut. Ostatecznie ten odcinek pewnie pojawi się za 2 lata. Bo będę musiał go najpierw nagrać, potem zedytować, wyciąć te całe bieganinę. Jak ja to mam się nie wkurwiać? Powiedzcie mi, jak mam się nie wkurwiać? Co to było? Tu się rozświeci. Może coś tu jest? Nie. Nie. Tu jest w cholerę rzeczy, które no wyglądają jakby coś miało być, ale tutaj nic nie ma. Dziób. Okej, w tą stronę gdzieś coś powinno być. Pamiętam, że za dziubem było to miejsce, gdzie tą czaszkę znalazłem. Najlepsze jest to, że to miejsce wcale nie jest takie duże. No i tak mam problemy z nawigacją po nim. Przez to, że wszystko wygląda tak samo. O, tam była ta czaszka. Gdzieś powinien się... Tam jest duch. Arwak! Udało ci się! Czuję, że jego dusza jest wolna. To taki wierny zwierz. Czekaj, nauczę cię, jak go przywoływać. Dzięki niemu będzie ci łatwiej poruszać się po tym przeklętym miejscu. Chociaż na pewno wolałby podróżować w promieniach słońca. Do zobaczenia! Opiekuj się Arwakiem! To bohaterski koń dla bohaterskiego jeźdźca. Kurwa, nareszcie. Bro. No, no. Przywołanie. Hej, dobra. Jesteśmy... Muszę teraz spojrzeć na tą mapę. To mi powie wszystko. Keeper. To chodzi? Czekajcie, bo... Portal to Skyrim. Okej. Okay. Jak najbardziej... Co to? Okej. Mhm. Dobra. Nie mam pojęcia, o cholerę chodziło z tą duszą, skoro chyba mogę stąd wyjść bez problemu. Oczywiście koń się męczy po paru sekundach biegu. Fajny nawet koń, ale zwykły koń. To się męczy po paru sekundkach. Już nie mogę na nim ubiegać. O, odnowiła mu się stamina. Zajebiście. Jak daleko jeszcze? Gro! Gro, kurwa!
Gro. 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 Poznaję to miejsce. Ok, jesteśmy obok tego gościa. Według mapy zaraz za nim powinno być wyjście. Co to za dźwięk? Tu zaraz powinienem móc znaleźć przejście. Trochę bardziej na tą stronę. Tutaj. To było. No nieważne, nie odwracam się, znalazłem. Jest kurwa nareszcie! Drogi bęcwały. Zapierdalamy. Zdech. Jest! Tak! Chodź, wracajmy do domu. Nie mam jakichś... Nie, wszystko jest w porządku. Pierdolę gadali o tej duszy. Zajebiście, dobra. Idziemy. Odnowić tu rzeczy? Nie, tylko te fragmenty leżą cały czas. Stąd zabrałem wszystko, co chciałem? Aha. Jak stąd się wychodzi? Biegniemy, nie ma co stać w miejscu. Jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. No tam szkielety są. Szkielet, spierdalaj. Tędy. Tędy. Tu prosto, tam w bok. Teraz mnie spędzi. Jak zawsze. Jest, wyszedłem, tak, nareszcie. Kurwa, w końcu. Tak, nareszcie. No tak.
Siema. Mam nadzieję, że podróż się udała. Jo. Przykro mi, ale nie będę już przydatny w tej kwestii. Co? To moja wina. W pośpiechu, chcąc przeczytać pierwszy zwój, zaniedbałem właściwe przygotowanie. Myślałem, że uda mi się uśmierzyć efekty uboczne, lecz nie miałem racji. A teraz za to płacę. Co? Masz zakryte oczy, czy ty jesteś... Ślepy? A tak. Obawiam się, że tak. Popatrzcie, jak on tak nonszalansko to mówi. No, jestem ślepy, ale tam nie pierwszy raz. Co to za problem w ogóle tam? Zdarza się. Siedzi jakby, no nie wiem, jakby się zadrapał w paznokieć, albo jakby sobie złamał paznokieć. To tak, a to odrośnie. A nie, taka musi być kolej rzeczy. Poza tym istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdy nie wydobrzeja. A więc? Nie. Istnieje inny sposób. Pytanie brzmi, jak wiele jesteś w stanie zaryzykować, by znaleźć łuk Auriela? Znaczy, no tak nonszalansko siedzi sobie. No ja to jestem ślepy. Brat, jebać problemy. Pierdala z tych chlebek. Co muszę zrobić? Nie zagwarantuję, że nic ci się nie stanie. Ślepota może być najmniejszym z twoich problemów. No mów. Po całym Tamriel rozrzucone są odosobnione miejsca nazywane polanami przodków. Jedno z takich miejsc jest w Skyrim, w lesie sosnowym. Odprawienie rytuału pradawnej ćmy na polanie powinno dać ci odpowiedzi na twoje pytania. Objaśnij mi ten rytuał. Trzeba ostrożnie usunąć korę z drzewa kantykowego, która z kolei zwabi do ciebie pradawne ćmy. Gdy będzie podążać za tobą wystarczająca ilość ciem, zaczniesz dysponować drugim spojrzeniem niezbędnym do odcyfrowania zwojów. Patrzcie, będą nas oblatywać prastare ćmy, które zostawią na nas prastary pył, który sprawi, że będziemy mogli przeczytać prastary zwój. Mam ostrożnie zebrać korę? Jak? Zgodnie z tradycją musisz użyć na polanie przodków konkretnego narzędzia znanego jako nóż pobrania. Rytuału tego uczy się każdego kapłana ćmy. Ale tylko kilku rzeczywiście go wykonuje. Jeśli tobie się to uda, to znaczy, że szczęście ci sprzyja. Czy muszę przeczytać swoje w jakiejś określonej kolejności? Na podstawie wizji mogę stwierdzić, że prastary zwój, który zapowiada zdradę wobec bogów przypieczętowaną krwią śmiertelników, stanowi klucz do proroctwa. Okej. Powodzenia. Mam nadzieję, że odnajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Ajojo, spierdalaj. Znajdź nóż, kapłana ćmy. Okej, no to w tym momencie możemy iść zapierdalać za tymi questami. Naspeedować się jak tylko można. I w następnym odcinku, pomiędzy odcinkami, zrobię te popierdolone zbroje dające minus 200% kosztów many, plus 10 tysięcy obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Gdzie to jest? To jest gdzieś tu... Tu. Pole na przód. Falkret. To ty jesteś tym uczniem Akademii. Jestem arcykapłanem, kurwa. Serio, ta gra ma tak wkurwiający sposób wszystkiego. Na tą stronę mam lecieć? Mam nadzieję, że nie, to krzywy smok.
to krzywy smok, ratuj się jak to może. Zionie na nas krzywym ogniem. Nie, to smok mrozu. I co my teraz zrobimy? Ja się schowam za kamieniem. Czy za pniakiem? Dobra, ćwiczymy nóż. Ćwiczymy walkę bronią jednoręczną. Animacja jak z Harry Pottera, co nie? Szkoda tylko, że ragdolle są krzywe. Czy mi się wydaje, czy moje... Wampiry... Wiecie, jest w ogóle jak działa, to... Ostatnia lekcja. Chciałem ją przeczytać, a dobra. A jasno, nie wiem jak się to znosisz. Zajebij się. Tyle lat żyje i jeszcze czegoś takiego nie dane mi było zobaczyć. O, to by był ciekawy tekst, jakby nie to, że wszyscy NPC w Skyrim to mówią. Tak jak z tekstem nie trzeba było tu przyłazić. No, wszyscy bandyci go wymawiają. Chociaż, no, dla usprawiedliwienia mogę powiedzieć, że to jest tak samo jak z tekstem o bogowie, walka. Też zaczął padać. Fajnie, co nie? Dobrze jest? No niby jo, tylko trzeba jakoś znaleźć drogę w górę. Co to? A no tak, w tej wieży siedzi... Wiła. Mala się skończyła. O nie, strzela do mnie rojem pszczół. Szkoda, że takiego skilla w ogóle nie ma. By było fajne, gdyby na przykład inne szkoły magii też miały swoje skille. Nie jestem, którymi można by było walczyć. Ale byłoby ono lepsze od tego. Pierdolę, jej wszystko przeszkadza. Dlaczego tu jest tak jasno? Nie jestem miłośniczką słońca, ale no... Wolę słońce niż ten deszcz. Kurwa, Polak. Kto tam jest? O kurwa, prawie. Przestań do nich napierdalać, głupia babo! No kurwa! Nienawidzę tych ścianek. To, że ściany w tej grze są 10 cm grubsze niż widać, jest tak wkurwiające, jeżeli się strzela. Przeciwnik może się schować za pierdoloną tyczką i jest cały zasłonięty. Nadal go blokuje pierdolona pochodnia. Ją. Okej. Dajcie mi szept aury. Las!
No ani żywego ducha. W odległości 2 centymetrów, bo tu jest niedźwiedź. Jaskiniowy. Kurwa, na ulicy. Bardzo był niedźwiedź. Jak ja tam mam wleść? No jednak w tę stronę. A tu jest zejście. No i to mi się podoba, o to chodzi. Teraz to mi wszystko pasuje. Co tu się odpierdala? Strajfuje, jakby to był ten. Jakby to był Doom. Może to jest Doom, a ja o tym nie wiem. Co ona ma na pysku? Mi tylko do jakiejś ostrej metalowej muzy. Haha. Okej. No to zapierdalamy przed siebie. Jeszcze tylko 10 tysięcy kroków i będzie dobrze. Prawie na miejscu. Jeszcze tylko w chuj. Gdzie jest to cholerne wejście do tej jaskini? Nie jest ciężko jednocześnie grać na harmonijce, patrzeć się na grę i próbować nie wejść w ścianę. Ale chwileczkę, bo to mi nie da spokoju, jak to było. Później. Nie sądzisz? Od jeśli to okaże się stratą czasu, twój Exion i ja będziemy musieli poważnie porozmawiać. Las! Nikogo tu nie ma. To dobrze. Pusta jaskinia. Żadnych wrogów. Nadal nie mam pierdolonego noża. Tam jest? Nie powiem, to miejsce wygląda ładnie, ale... Dobra animacja. Okej. Teraz muszę wleźć w 7 rojów motyli. Ciem. Whatever. I pójdzie. Za bardzo się skupiam na niczym. Tam są ćmy. Tutaj stoi coś, jakiś przedmiot?
Elfia tarcza porażenia. Tłumienia porażenia. Pieniądze. Przyda mi się dużo pieniędzy, jeżeli chcę zrobić to zaklinanie na odpowiedni level. Jeszcze dwa roje motyli. Tam jest jeden. I chyba widzę ostatni? Nie, nie widzę. Z jakiegoś powodu te klimaciki kojarzą mi się z Warframe'em. Nie wiem czemu. Tu są motyle? Jest! Złapcie mnie, moje motyle. Uja, nie łapcie. Jakim tu powierzyć życie, nie to co wam. Gdybyście mnie złapali. Tak, przedmiot weź. Weź zwój smok czy zwój krew? Na wszelki wypadek zapiszę. Krew? Ja mam rączki tutaj. Widzę jakąś mapę. Między Markartem a czymś tam jeszcze. Ej ty! Gdzie jest to babsko? Gdzie ona jest? Las! Coś tu przylazło. Zdychać! Miksturki. Nie mam mikstur manu. Zajebiście! Kogoś zabiłem. Kurwa. Okej. Sprawdźmy, co potrafi. Może mi ktoś kurwa otworzyć tą bramkę? Chodźcie tu, kurwa, potnę was nożykiem. Dlaczego ta brama jest zamknięta? Czemu ta gra jest taka głupia? Otwierać bramę! Otwieraj, ty głupia! Mam dość. Otwierasz to! Czy dopiero przestrzeliwałem? Z kuszy będzie łatwiej. Kurwa, patrzcie to!
Ta gra jest kurwa niereformowalna. O, kurwa świetny obrazek, patrzcie. Taki Skyrim jest zajebisty według was. O, trafiłem. Po prostu w czeryb. Się trafić w dupę. Co jest kurwa? Ja to pierdolę jest. Kończy się to dla ciebie dobrze. Czas umiera. Nie wiem, czy to już świętego Patryka, czy co, ale muszę znaleźć jakieś piwo. Niby mam w szafie, ale nie chcę mi się iść. Otwierać tą bramę! A ja to pierdolę. A mi na pewno każe iść tędy? Kurwa, tak, każe mi iść tędy. Że jol. Trafiaj przez tą bramę! W jakiej gronie nabity jesteś, taka zjebana. Nie rozumiem, jak ludzie mogą tak wychwalać tą grę, dawać jej te pierdolone 94% na Metacriticu. Czemu ta brama jest zamknięta? Przebij przez tą bramę! Źle jakoś wyłączyć kolizję. No, nie ma podpowiedzi. Sprawdźmy, co potrafisz. Nie umrę w taki sposób. To jest najpierdolca. Koniec! Otwieraj bramę! Wszystko w porządku? Myślałam, że cię straciłam. Twoja twarz zrobiła się biała jak śnieg. Nieważne. Po tym wszystkim, co przeszłam, lepiej, żeby działało. A co z łukiem Auriela? Wiesz, gdzie możemy go szukać? W miejscu zwanym jaskinią zmierzchania. Więc to już prawie koniec. W końcu będzie można położyć kres temu niedorzecznemu proroctwu. Gdzie jest ta cała jaskinia zmierzchania? Dzięki zwojom wiem, gdzie należy szukać. Ruszajmy więc. Chcę tam dotrzeć, zanim mój ojciec będzie miał szansę nas wytropić.
Nareszcie. Kurwa, mogę stąd wyjść. Ja pierdolę. To wezmę, bo chyba muszę sobie ściągnąć z tego pancerza zaklęcie. Ja musiał sobie nakupować składników. Teraz zrobimy, moi drodzy, koniec i no, ja będę w tym momencie próbował zrobić to pierdolone, ten pierdolony enchanting, tak żeby gra przestała być zjebana aż tak bardzo. Więc tak, ja lecę do Akademii w Zimowej Twierdzy i mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli to zobaczycie w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże!